Hola, soy Wojtek, estoy en España probando un Honda Hornet. Samba, samba, samba. Nie, wcale nie znam hiszpańskiego, natomiast chciałem się z Wami przywitać tematycznie, ponieważ sezon co prawda już się skończył, chociaż są tacy, co twierdzą, że sezon trwa cały rok. No cóż, tutaj tak w istocie jest i dlatego to właśnie tutaj Honda postanowiła zorganizować testy najnowszego Horneta, który powraca i to powraca w troszeczkę kontrowersyjny sposób, ponieważ czytając komentarze w internecie, jakby nie jest on do końca tym, czego wszyscy się spodziewali. Ja szczerze mówiąc, mając w pamięci poprzedniego Horneta i fakt, że jest Honda Neo Sports Cafe i tak dalej, no jakby nie płakałem z tego powodu, że Hornet został zbudowany na zupełnie inną modłę. A został zbudowany na taką modłę, że pojawił się tutaj silnik Unicam o pojemności 755 cm sześciennych. Mamy 92 konie mechaniczne. Zamiast czterech cylindrów są dwa. Stylistyka, no właśnie, tutaj jest kolejna kość niezgody wśród komentujących i to jest tak naprawdę rzecz, no cóż, względna. Motocykl został podobno zaprojektowany przez centrum stylistyczne Hondy zlokalizowane w Rzymie, natomiast stylistyka jest tutaj totalnie w ogóle nieinteresująca, ponieważ to, co jest interesujące, to fakt, że po pierwsze do budowy silnika zaprzęgnięto inżyniera, który był wcześniej, project leadera, przepraszam, który był wcześniej odpowiedzialny między innymi za CRF 450, także to już mniej więcej podczas wczorajszej prezentacji mogło nas naprowadzić na trop tego, czego się można spodziewać. Do tego jeszcze w prezentacji prasowej jeszcze z targów w Kolonii, z Intermotu, było coś takiego, że wydech został specjalnie dopracowany i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie było jakby całego backgroundu tego i okazuje się, że od tłumika i dźwięku wydechu też była osobna osoba, osobny project leader. Pojeździliśmy sobie cały dzień, zrobiliśmy ponad 200 km i zapewne chcielibyście usłyszeć moje wrażenia z jazdy tym motocyklem. A moje wrażenia z jazdy tym motocyklem są jak najbardziej pozytywne. Zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że on kosztuje, a czy będzie kosztował, bo jeszcze go nie ma w salonach, 35 900 zł. Jeżeli zestawimy go z konkurencją i tym, co konkurencja oferuje, to ja sobie wysnułem taką teorię jakiś czas temu, że Honda, to jak wychodził CBR 1000 RRR Fireblade, wysnułem sobie taką teorię, że Honda patrzy na te wszystkie bijatyki innych marek, że tutaj Yamaha się tłucze z Suzuki, z Ducati, z Aprilią i tak dalej, i tak dalej. I oni sobie tak patrzą, jak kurz opada, bang, wypuszczają produkt. I wydaje mi się, że też podobnie troszeczkę jest z Hornetem, ponieważ Horneta tak naprawdę bardzo ciężko sklasyfikować, w sensie takim, że jest dość mocny, mocą mu bliżej do Aprili RS 660 czy Tuono 660, bliżej mu chociażby do Yamaha MT-09 mocowo, ponieważ no, Kawasaki Z650 czy Yamaha MT-07, już nie wspominając o Suzuki SV650, pod tym względem nie mają do niego startu. I podobnie jest też w kwestii elektroniki, ponieważ jest tutaj przepustnica ride-by-wire, są konfigurowalne tryby jazdy, można sobie ustawiać oddawanie mocy, kontrolę trakcji, jej czułość. Można sobie ustawiać czułość hamowania silnikiem, w sensie wspomaganie hamowania silnikiem. I to wszystko działa. I to działa całkiem fajnie, ponieważ hamowanie silnikiem, to wspomaganie hamowania silnikiem jest mocno odczuwalne. Jeżeli ustawicie sobie je na maksimum, to z jednej strony po odpuszczeniu manetki gazu przed wejściem w zakręt
możecie być trochę poirytowani, że obroty za szybko spadają, ale z drugiej strony, jeżeli jesteście niedoświadczeni i dopiero zaczynacie i na przykład, nie wiem, zbyt gwałtownie zrobicie redukcję czy cokolwiek, to ten motocykl wam pomoże, on was przytuli i tak dalej. Co my tu mamy? Mamy zawieszenie szoła, z przodu jest widelec szoła, big piston fork i tutaj powiedziano nam, że półki zostały stworzone specjalnie, generalnie ten widelec został specjalnie, ta wersja opracowana pod kątem Horneta i powiem wam, że byłem bardzo zaskoczony, ponieważ no, lekki nie jestem i często mam problem ze sztywnością przedniego zawieszenia w tego typu motocyklach. Natomiast tutaj takiego problemu nie miałem, ponieważ to zawieszenie się słucha, nie ma takiego wrażenia, żeby się giął, żeby chciał uciec czy cokolwiek. Podobnie jest z tyłem. Z tyłu mamy amortyzator z regulacją napięcia wstępnego sprężyny i ten amortyzator, jakby w lekkich motocyklach pod moją masą pojawia się takie coś, Anglicy to nazywają wobbling, czyli takie pu w zakręcie, tutaj tego nie ma. I to jest fajne, to jest bardzo usłuchany motocykl. Jeżeli chodzi o wygląd, no wygląd jest kwestią troszeczkę dyskusyjną, to prawda, natomiast no nie wiem, wydaje mi się, że jak na to, co on oferuje i w tej cenie, to warto się z tym wyglądem przeprosić, zwłaszcza, że jest tutaj kilka ciekawych rozwiązań. Na przykład joysticki zrobiono w taki sposób, że z prawej strony znajdziecie tylko kill switch. Wszystko, co jest do obsługi, jest po stronie lewej. Na początku może się to wydać troszeczkę nieintuicyjne, jak tam się operuje menu i do niego wchodzi, natomiast jak już się do tego przyzwyczajcie, fantastyczna sprawa. W zasadzie ja zapamiętałem za drugim, trzecim razem, jak mogę sobie zmieniać ustawienia i ustawień można zmieniać bardzo wiele, bo oprócz tego, że można kontrolować elektronikę, pracę elektroniki motocykla, to są jeszcze cztery sposoby, w jakie mogą być pokazywane informacje. I do tego jeszcze możecie sobie ustawiać, jakie informacje dodatkowe, najważniejsze dla was, mają być pokazywane. I także, tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o wyświetlacz, możecie go całkowicie dopasować pod siebie. W Hondzie Hornet zrobiono jedną ciekawą i troszeczkę kontrowersyjną rzecz, a mianowicie do tyłu wsadzono oponę o szerokości, o wymiarach 160 na 60 i to jest dość wąska opona i to troszeczkę czuć w zakrętach, aczkolwiek wcale jej to nie umniejsza, jakby nie ma się tutaj czego obawiać i ten motocykl nadal prowadzi się bardzo dobrze i wydaje mi się, że ma troszeczkę zapas, żeby zastosować ciut szerszą oponę, chociaż nie dam głowy, czy jest to możliwe. Natomiast, tak jak mówię, na pierwszy rzut oka może to się wydawać straszne, natomiast straszne nie jest. On bardzo dobrze prowadzi się w zakrętach, robi dokładnie to, co chcecie, wybacza naprawdę bardzo głupie rzeczy, więc pod względem prowadzenia, jak na swoją cenę, również ten motocykl nie ma konkurencji. Kolejna sprawa to ergonomia tego motocykla. Siodło jest na wysokości zaledwie 795 mm, co jest bardzo dobrym wynikiem jak na nakedy. Do tego jeszcze dochodzi kwestia, że ten motocykl z płynami i paliwem waży 190 kg. To wszystko sprawia, że lekko się prowadzi, bardzo fajnie się na nim siedzi, bardzo pewnie. Spokojnie się nada dla osób średniego wzrostu, czy nawet troszeczkę niższych niż ja. Ja mam 172 cm wzrostu.
tak na dobrą sprawę Honda pozycjonuje go jako właśnie maszynę dla osób młodych, aczkolwiek z drugiej strony, patrząc po tym, jakie są dostępne akcesoria, no i tak naprawdę jaki jest charakter tego motocykla, to można powiedzieć, że Hornet jest motocyklem dla każdego. Generalnie motocykle Hondy mają coś takiego w sobie, że na ten motocykl się wsiada i on jedzie i odrobi dokładnie to, co chcecie. Silnik tutaj Unicam został zaprojektowany według takiej idei, żeby jak najbardziej ograniczyć elementy obrotowe w górnej części silnika, dzięki czemu na dłoniach po całym dniu jazdy w zasadzie w ogóle nie czuć wibracji. A to jest dwucylindrowy silnik w rzędzie, gdzie te wibracje gdzieś tam jednak powinny się pojawić. Nie ma ich ani na dłoniach, nie ma ich też na kostkach. Więc pod tym względem jest naprawdę super i jeżeli już kupicie Horneta, to możecie też doposażyć go zgodnie ze swoimi upodobaniami. To, co ja bym polecał, to na pewno dokupić Quickshifter, ponieważ dzięki temu będzie Wam się łatwiej jeździło Hornetem. No ogólnie, jeżeli ktoś miał do czynienia z Quickshifterem, to wie, jeżeli ktoś nie miał, to z pewnością pokocha to rozwiązanie. Natomiast są tutaj takie ciekawe dodatki, jak na przykład owiewka aerodynamiczna, która troszeczkę odbija wiatr. Można sobie wymienić ciężarki, fabrycznie są takie, czarne. I szczerze mówiąc, no właśnie, tu się odezwie moje czepialstwo, ponieważ one są takie smutne, ale możecie je wymienić na takie bajeranckie, kolorowe. Możecie sobie też dokupić taśmy na felgi, jeżeli ktoś lubi tego typu rzeczy. No i to, co mi się podoba, to nakładka, która jest montowana zamiast kanapy pasażera. Jeżeli się troszeczkę wysuniecie do tyłu, to wtedy bardzo fajne zapewnia trzymanie w zakrętach i jest jeszcze lepszy odbiór tego motocykla. No i co? I to jest maszyna, która tak naprawdę możecie ją zabrać na tor. Jak ją doposażycie w boczne kufry, to możecie ją zabrać w podróż. Możecie ją sobie latać spokojnie po mieście. Także jest to motocykl uniwersalny, jest to motocykl niedrogi. Jest to motocykl, który w zasadzie nie ma konkurencji i wymyka się schematą. No okej, no gdzieś tam może mu ewentualnie zagrażać Suzuki GSX 8S, natomiast no nie w tej cenie. Nie w tej cenie, dlatego pozwolę sobie na koniec na pewną dygresję. Pamiętam swojego czasu, no, zaczynałem moją przygodę z samochodami, akurat jak na ekrany kin wchodził film Fast and Furious, pierwsza część, wszyscy byli zajarani tuningiem i tak dalej. Ja pragnąłem mieć czarną Hondę Civic Coupe i taką czarną Hondę Civic Coupe piątej generacji kupiłem i nią jeździłem. Później, wiadomo, była wtedy jeszcze szósta generacja, później wyszła siódma zwana autobusem, wyszła ósma UFO. Wszyscy mówili, a ciężki, 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 ale ostatecznie sprzedają się, jeżdżą bardzo dobrze, wszystko jest ok. Także świat idzie do przodu, koncepcje się zmieniają. Hornet, no okej, może nie żądli już tak jak kiedyś, ale nadal żądli i jest bardzo dobrym motocyklem i nie zdziwię się, jak od razu w pierwszym sezonie stanie się hitem sprzedażowym, zwłaszcza wśród początkujących i wśród osób, które nie chcą lub nie mogą wydać zbyt dużej kwoty pieniędzy na jednoślad. Także Honda Hornet, bardzo dobry adres. Natomiast z Hiszpanii pozdrawia Was Wojciech Grzesiak, ścigacz.pl.